Przechodzimy do punktu E, również projekt zarządu. To może ja przedstawię ten projekt. Dotyczy wprowadzenia zadań inwestycyjnych do budżetu miasta Krakowa na rok 2013. Paragraf pierwszy. Wnioskuje się do prezydenta miasta Krakowa, profesora Jacka Majchrowskiego, o wprowadzenie do budżetu miasta Krakowa na rok 2013 następujących zadań inwestycyjnych. 1. Rozbudowa budynku szkoły z DZO nr 15 o część zawierającą przedszkole wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz budową parkingu dla samochodów osobowych i zmianą lokalizacji zjazdu drogowego z ulicy Rydygiera. Punkt 2. Klub sportowy Bieżanowianka, budowa boiska sportowego. Punkt 3. Klub sportowy Baszta, budowa boiska sportowego. Punkt 4. Budowa boiska przy szkole podstawowej nr 124. Punkt 5. Budowa ulicy Bieżanowskiej. Oczywiście, tak. Oczywiście. I punkt 6. Przebudowa ulicy Lipowskiego. Tak jest. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Budowa przedszkola na terenie osiedla Rzęka jest inwestycją niezmiernie potrzebną na terenie rozwijającego się młodego osiedla, wyczekiwaną przez mieszkańców od kilku lat. Zadanie posiada ważny projekt budowlany oraz pozwolenie na budowę. Realizacja zadań od punktu 2 do punktu 6 przekracza możliwości finansowe Rady Dzielnicy 12. I pozwólcie Państwo, że od razu wprowadzę autopoprawki zarządu. Będzie to oczywiście dotyczyło punktu 5 i 6. Nie budowa, to właśnie tutaj modernizacja, przebudowa, jeśli chodzi o ulicę Lipowskiego. I pozwólcie Państwo, że również... Tak. 5 i 6, bo tutaj wspomniałem o tym. I dodajemy w ramach tej autopoprawki punkt 7. Modernizacja pętli autobusowej przy ulicy Aleksandry. Jest tutaj oczekiwana przez mieszkańców. I punkt 8. Wykonanie oświetlenia w parku Aleksandry. Oświetlenie parków. Tak jest. Dobrze. Czy ktoś w takim razie to są autopoprawki, które nie wymagają, a zarządy, które nie wymagają głosowania? Proszę, chciałbym zabrać. Bardzo proszę, czy ktoś chciałby z Państwa zabrać głos? Oświetlenie parku Aleksandry. Proszę Państwa, w pierwszej kolejności należy wstawić punkt wykup działek, które przeszkadzają w właściwym zagospodarowaniu parku Aleksandry. Bo nie ma co oświetlać, jak co kawałek jest prywatna działka, czy nie wolno wejść. Dziękuję panu radnemu za zabranie głosu. Pan Marek Lelo. Się proszę bardzo. Ja przepraszam, głos mi dzisiaj nie bardzo funkcjonuje, ale dwa słowa w ripoście do tego, co pan radny powiedział. To tam już trochę tego parku jest zagrożone, więc wydaje mi się, że warto zadbać o to, co jest. Bądź co bądź, mieszkańcy mogą z tego korzystać. No jest kawałek przyjemnej alejki z ogrony, no da się przejść, da się posiedzieć w momencie, kiedy jest przyjemny, na słońce świeci. Czy wieczorem można by też było tam spokojnie i bezpiecznie przejść, gdyby było oświetlenie. Oświetlenie nie ma, to ludzie chodzą na okłady. Więc wydaje mi się, że jednak to oświetlenie ma tam sens. Biorąc pod uwagę chociażby to, co się ostatnimi czasy wydarzyło u nas tam powiedzmy na przejściu między Rzęką a Bieżanką. Myślę, że ja to wsparcie mówię o tym. Dziękuję panu przewodniczącemu. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Pan Marek Lewo. Chciałbym zapytać, czy nie było nic, czym się kierował zarząd, jeżeli chodzi na przykład o nowy pogodzin, że zapytam. Nie widzi żadnych potrzeb. No, Park Aleksandry jest jakby tutaj najważniejszym w tym momencie wspólnym z Bieżanowem, nowym i nowym Krokocie. Chciałam się dla Kozówek też nie właśnie. Nie, to nie tak. Ja pytam, że tak sobie trzeba na 6 pozycji, już. Ale bardzo proszę, mogą być poprawki, bo to właśnie po to jest nasza dyskusja w tej sprawie, żeby zgłaszać również poprawki. Jest to wprowadzenie zadań inwestycyjnych do budżetu miasta Krakowa, więc jakby tutaj wiadomo, że są to takie, można powiedzieć kolokwialnie mówiąc, prośby, nasze życzenia, więc może otworzę dyskusję w tej sprawie. Jeśli... Panie
Dobrze, czy ktoś chciałby zabrać jeszcze? Proszę bardzo. To podstawowa 124. A tu są miliony. Nie inwestycje kilku milionów. No. To jest ta sama szkoła w Polsce. Tak, tylko tam nie ma na Szukarskiego, nie ma w ogóle woli z grawą. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać? Ja jeszcze, bardzo proszę. Myślę, że mamy nadzieję wszyscy i wierzymy, że są to inwestycje wielomilionowe, kilkunastomilionowe. Bo tutaj padają pytania, czy za 100 tysięcy można coś wprowadzić dla prezydenta. No pewnie można, tylko 100 tysięcy nas jako dzielnicę stać, natomiast 4 miliony czy 5 wyłożyć to nigdy, nie? Także że myślę, że tym kierował się zarząd, że właśnie wytypował te, a nie inne cele do realizacji przez prezydenta. No wątpimy, bo przyszły rok ma być rokiem bardzo tragicznym finansowym i pewnie nie będzie nic zrealizowane, ale trzeba być optymistą. No, dziękuję panu radnemu. Jeśli można w tym temacie, to na przykład przyszła informacja, że budowa wojska przy Baszcie to jest wydatek rzędu 1 367 000. No właśnie. No taki... O takich kwotach. Trzeba rocznie kilka milionów. A Lipowskiego i Bieżanowska i budowa wojska to są, tak, to są rzędy jeszcze większe, trzykrotnie. Oczywiście. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? W grę tutaj, na 6 miesięcy. Bardzo proszę pana. Ja bym prosił o rozszerzenie jeszcze o Centrum Sportu i Rekreacji w Bieżanowie. Dobrze, czy... To jest Bieżanowska, nie. To nie jest to, nie. I Szymowo, co to jest? Co to jest? Państwa to jest to, co pan prezydent obiecywał koło Drożdżowni, na 800 lat Bieżanowie. Koło Drożdżowni to jest ten? Koło Drożdżowni. A według mnie to chcą teren sprzedać, proszę pana, bo tragiczna sytuacja finansowa miasta. Czy to w ramach poprawki? Pan słysza? Pan sensie? Tak. Dobrze, w takim razie poddaję poprawkę pana Stanisława Dzioba pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem poprawki? Jeszcze raz. Bardzo proszę panie Stanisławie. Ale to były autopoprawki, a teraz poprawka, którą pan zgłosił, będzie podana pod głosowanie. Także to, ale to jest pytanie od pana przewodniczącego Chatorowskiego o treść tej poprawki. Jeśli mógłby pan powtórzyć, to bardzo proszę. Budowa Centrum Sportu i Rekreacji. Przeniesienie boiska sportowego z ulicy Lipowskiego na ulicę Drożdżową. Całą Bieżanowiankę, tak? Całą Bieżanowiankę. Ale tu jest drugi budowa boiska sportowego na Bieżanowiance. No to jest treningowego w tej chwili budowa. Nie, nie, to jest treningowe. Moi drodzy, jeżeli panie przewodniczący można, bardzo proszę. Podejmujmy sprzecznej uchwały, bo jeżeli chcemy rozbudować, a tu pan stanica chce przenosić wszystko, to nie trzyma się w całości. No. Albo to jest Bieżanowianka, czyli na rzecz budowy mocnego centrum, no bo to wtedy będzie miało sens. A tak to bez sensu, to mówimy tutaj o tym, że chcemy tam budować, a to pan Stanisław zaproponuje i autoprawkę zgłasza, która mówi o tym, żeby przenieść to wszystko w innym miejscu. No to... Poprawkę, tylko to jest sposób, że... Naprawdę wielomilionowa, a w tej chwili budowa boiska treningowego przy Bieżanowiance jest konieczna. To są założenia, to są pewne, tak jak powiedziałem, następnie wnioski, takie można powiedzieć nasze życzenia, które mogą być oczywiście ujęte, ale niekoniecznie w budżecie, więc nie chodzi. Ja mogę wyjaśnić panu, jest to dla całej dzielnicy, to nie jest tylko dla Bieżanowianki. Ale panie Stanisławie, ale dwa stadiony będą w Bieżanowie? Ale to dlatego mówię, że albo jedno, albo drugie. A ma pan tereny z Prokocinu pod to? No mamy Orlika, tak? Oczywiście i basen. Ma Orlini bardzo blisko siebie w starym Prokocinie. Czy Prokocinie? Ja myślę, drodzy państwo, że możemy przegłosować tą poprawkę pana radnego, tym bardziej, że stary Bieżanów akurat jest reprezentowany w Radzie Miasta przez dwóch radnych, tak jest. Więc mają szansę się wykazać. No ale to mówię, żeby nie kontrolowała po prostu jedno drugi. No, ale to są dwie różne inwestycje. Czyli to jest inny teren niż Bieżanowianki. Inny teren niż bo to o tym mowa jest. Zabezpieczyć trzeba środki, jako na Trzeba to uściślić. Dobrze, panie Stanisławie, to proszę się odnieść do tych pytań, jeśli chodzi o teren. Czy to jest ten sam teren, czy nie? Boisko dla Bieżanowianki, tutaj budowa boiska, jest to boisko treningowe.
treningowe, które zostało obiecane, nawiasem mówiąc, przez całe grono prezydenta. Ale ja to rozumiem, ale w drugim punkcie pan wprowadza autopoprawkę, mówi pan o przeniesieniu wojska z Lipowskiego na ten teren nowego centrum. No to jedno przeczy drugiemu po prostu. Nie tylko to, było to referowane tu na dzielnicy. Ale ja to rozumiem, Dobrze, ale bardzo proszę w takim razie po kolei panów o wypowiedzenie się, czyli uściśnijmy. To jest teren, który nie znajduje się na terenie KS Bieżanowianki, w związku z tym bardzo proszę panu radny. Dobrze, ostatni głos w tej sprawie i przechodzimy do głosowania poprawki. Panie Stanisławie, dobrze, czyli tutaj na piśmie otrzymałem od pana Stanisława Dzioba tutaj poprawkę, uściślona budowa Centrum Sportu i Rekreacji dla dzielnicy przy ulicy Drożdżowej. Nie ma mowy tam o przeniesieniu. Nie ma takiej mowy w treści tej poprawki. Jeśli powstanie, to będzie zlikwidowane boisko i będzie odtworzony To głosujemy na tą poprawkę. Dobrze. W takim razie poddaję poprawkę pana, zgłoszoną przez pana Stanisława Dzioba pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem poprawki, która mówi, że w punkcie 9 będzie właśnie wpisana budowa Centrum Sportu i Rekreacji dla dzielnicy 12 przy ulicy Drożdżowej. Ja jestem jak najbardziej za centrum. Cztery głosy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Przeszło? Stwierdzam, że projekt zarządu dotyczący wprowadzenia, przepraszam, poprawka pana Stanisława Dzioba dotycząca budowy Centrum Sportu i Rekreacji dla dzielnicy została przyjęta. W takim razie poddaję całość uchwały, przepraszam, projektu uchwały zarządu pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem całości projektu zarządu tak brzmiącego? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie wiem, Dobrze, w takim razie ponawiam prośbę. Przechodzimy raz jeszcze do głosowania. W takim razie to jeszcze raz. Poddaję pod głosowanie Szanownej Rady projekt zarządu dotyczący wprowadzenia zadań inwestycyjnych do budżetu miasta Krakowa na rok 2013. Kto jest za przyjęciem tak brzmiącej w całości projektu uchwały zarządu? Kto jest za? 10. Kto jest przeciw? Kto z państwa się wstrzymał? 9. Stwierdzam, że projekt uchwały zarządu został uchwalony przez Wysoką Radę.